Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się tematem pewności siebie. Czyli jeżeli trapią Cię różnego rodzaju wątpliwości a propos tego, co robisz, jak robisz, wątpliwości co do kierunku, w którym zmierzasz, jeżeli towarzyszy Ci ciągle to poczucie, że czegoś Ci brakuje, że jesteś niedostatecznie dobry czy niedostatecznie dobra, jeżeli pojawiają się te myśli, te lęki, te obawy, że nie poradzisz sobie z czymś samemu, jeżeli czujesz, że po prostu brakuje Ci tej pewności siebie, jeżeli pojawia się wręcz paraliżujący stres w sytuacjach, które są dla Ciebie wymagające, to właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, skąd to wszystko się bierze. Bo teraz jeżeli przyjrzymy się temu, jak do tego podchodzi branża rozwoju osobistego, to możemy poniekąd dojść do takiego wniosku, że jest to normalne. Bo często się mówi o tym, że generalnie ludzie czują ten stres, generalnie ludzie mają lęki, generalnie ludzie mają problem z tą pewnością siebie i proponuje się nam, że wystarczy tak naprawdę działać pomimo tych wszystkich emocji, eksponować się na bodźce i pomimo wszystko wbudować jakiegoś rodzaju rezultaty i wtedy, jeżeli będziemy mieli jakieś wyniki, to zbudujemy na tym swoją pewność siebie. Z tym, że problem polega na tym, że to nie do końca w ten sposób działa i o ile nie masz innych narzędzi do pracy z tym, no to innego wyjścia nie masz. W terminologii oporu możemy sobie to wyobrazować w ten sposób, że te wszystkie wewnętrzne emocje, te opory, ten wewnętrzny krytyk, który się pojawia w mojej głowie, to jest pewnego rodzaju opór, który ja muszę pokonać, jeżeli chcę dojść do jakichś wyników, zbudować jakieś wyniki. I teraz to działanie, które nam się proponuje, no to jest pokonywaniem tego oporu, nie? Czyli działanie pomimo odczuwania tych wszystkich emocji, eksponowanie się i po prostu takie oswajanie się z tymi wszystkimi bodźcami, by nabywanie umiejętności. I ja oczywiście wierzę w to, że tak, należy pokonywać opór wtedy, kiedy trzeba, bo nie da się dojść do takiej sytuacji, gdzie będzie po prostu idealnie, wszystko się zawsze będzie chciało robić, zawsze się człowiek będzie w 100% pewny siebie czuł i wszystko po prostu będzie się układać, czasami będzie trzeba działać pomimo. Natomiast ja wierzę też w to, że kiedy ten opór da się zmniejszać, to należy go zmniejszać, bo nikt, moi drodzy, nie daje nam drugiego medalu za to, że było nam wyjątkowo ciężko, czy było nam ciężej od innych i że musieliśmy się cały czas z tym wszystkim siłować. I dzisiaj chciałbym się właśnie zająć tym, skąd ten opór się bierze, bo moim zdaniem to nie jest tak, że to jest normalne, że każdy tak ma, tylko jeżeli mamy tego typu emocje, jeżeli mamy tego typu przekonanie na własny temat, to one z czegoś wynikają i bardzo dokładnie mogę Tobie powiedzieć, z czego to wynika i jak to wszystko działa na poziomie umysłu podświadomego. Ja zawodowo jestem hipnoterapeutą, czyli moja praca polega na tym, że działam ze sportowcami, z przedsiębiorcami, czy też tak naprawdę ze wszystkimi ludźmi, którzy chcą od życia więcej, ale z jakichś względów, pomimo ogromnych chęci, pomimo ambicji, pomimo starania, nie udaje im się zrealizować tego, co swoich zadań, nie udaje im się osiągać swoich celów, bo na przykład właśnie na ich drodze stają różnego rodzaju lęki, opory, czy schematy, które ciągle powielają i nie potrafią wyjść po prostu z pewnego takiego błędnego koła, wracają ciągle do punktu wyjścia. Czyli zajmuję się pracą z umysłem podświadomym, pracuję z ludźmi przede wszystkim w tak zwanym stanie transu. I w praktyce łączę bardzo wiele różnych szkół, łączę i elementy szamanizmu, elementy mitologii nordyckiej, z której bardzo wiele się nauczyłem na temat umysłu ludzkiego, jego działania, hipnoza, autohipnoza, czy też różnego rodzaju wątki, motywy z niektórych szkół terapii, czy to konwencjonalnych, czy też niekonwencjonalnych. I teraz dzisiaj chciałbym porozmawiać o jednym właśnie takim wątku, który bardzo często pojawia się, kiedy pracuję z ludźmi właśnie w stanie transu, kiedy robimy regresję do pierwotnych przyczyn różnego rodzaju zachowań i emocji, które się w nich znajdują. I bardzo często właśnie docieramy do pewnego schematu, który świetnie opisał Bart Hellinger. I teraz Barta Hellingera być może kojarzysz z terminu ustawienia systemowe.
Natomiast ja się ustawieniami systemowymi nie zajmuję, ale akurat ten jeden schemat, ten jeden wątek bardzo, ale to bardzo często pojawia się w mojej praktyce i to ten jeden właśnie schemat bardzo często stoi za niską pewnością siebie, z którą potem bardzo ciężko jest walczyć. I porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje, kiedy dziecko w schemacie hierarchii rodowej nie może być dzieckiem, tylko zajmuje inną rolę. Jaki to ma wpływ potem na jego dorosłe życie? Teraz opowiem Ci jeden przykład w sesji, którą niedawno prowadziłem. Jak dokładnie działa to, czym się zajmuję, jak dokładnie działa hipnoza, rozmawiałem o tym już w jednym z poprzednich filmów, więc jeżeli ciekawi Cię ten temat, to tutaj na ekranie wyświetli się link, dzięki któremu udasz się do tego filmu, tam usłyszysz o tym więcej, jak to technicznie działa, o czym teraz będę opowiadał. Natomiast chciałbym się skupić na jednym wspomnieniu, które przypomniało się jednemu z moich klientów w trakcie sesji, w trakcie naszej pracy. Także pamiętaj o tym też, że ten temat jest bardzo skrócony, bo staram się przekazać w krótkim materiale wideo to, co wynikało z 2 godzin naszego spotkania i też detale tutaj tego zdarzenia zostały przeze mnie zmienione ze względu na prywatność klienta. Natomiast zobaczmy, jak wygląda cała sytuacja, a zaraz opowiem Ci też o tym, co dokładnie się tutaj dzieje, w jaki sposób to działa potem na poziomie podświadomym, jak to się przenosi na życie dorosłego człowieka. Więc mamy tutaj do czynienia z facetem, który jest sportowcem i który ma tego typu problem, że kiedy jedzie na zawody, to po prostu opanowuje go panika. To jest wręcz paraliżujący stres, który uniemożliwia mu pokazanie tego, co wytrenował w procesie treningowym. I to możemy oczywiście odnieść do każdej dziedziny życia, bo to może być ważne spotkanie w firmie, to może być jakiś moment domknięcia jakiejś umowy, to może być moment na przykład poznania kogoś płci przeciwnej, kiedy jesteś na mieście. Mamy po prostu pewną ważną sytuację. W tym wypadku jest to po prostu start na zawodach. I problem się pojawiał tego typu, że na treningu ta osoba była w stanie zrobić większy wynik niż w dniu zawodów, czyli dokładnie odwrotność tego, czego my chcemy w sporcie. W sporcie masz być skuteczny w dniu startu, tam masz mieć maksymalny wynik. I teraz ta osoba oczywiście próbowała przejść przez ten problem za pomocą ekspozycji, za pomocą działania pomimo i miała nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku startów po prostu te emocje będą przynajmniej się osłabiać. Niestety tak wcale nie było. I w ten sposób po prostu ten facet znalazł się u mnie. I kiedy zaczęliśmy pracować z jego umysłem podświadomym, kiedy zaczęliśmy pracować z regresją, czyli chcieliśmy cofnąć się do pierwotnej przyczyny, skąd ten zestaw emocji, lęków, tego stresu się bierze, to dotarliśmy do wspomnienia w wieku 7 czy 8 lat i działa się tam tego typu sytuacja. Dorastałem w takiej rodzinie, w której niestety, ale była przemoc, był alkohol, generalnie za dużo spokoju nie było. Natomiast jego umysł zabrał nas dokładnie do momentu, w którym jego ojciec robi którąś tam z rzędu awanturę i wyrzuca rzeczy matki przez okno, po czym część tych rzeczy jeszcze po prostu wynosi do śmietnika na osiedlu. I ten chłopiec wybiega za ojcem, im wrzeszczy, żeby ojciec przestał, a kiedy ojciec wraca, to chłopiec próbuje obronić mamę. Niestety nie jest tego w stanie zrobić, bo jest za mały. I ta sytuacja jest dokładnie tym, co ma teraz wpływ na tego faceta w wieku dorosłym i co odpala się w dniu startu. I teraz przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób to działa, dlaczego ten jeden moment sprawia, że jego pewność siebie tak naprawdę nie istnieje, pomimo tego, że powoli pnie się z wynikami do góry i pomimo tego, że cały czas próbuje tę pewność siebie zbudować. Tutaj się dzieje bardzo ważny schemat. Dziecko bierze na siebie odpowiedzialność za to, żeby chronić jednego z rodziców. I teraz mentalnie i emocjonalnie, przez to co robi, przestaje być dzieckiem. Bierze na siebie obowiązek, któremu nie jest tak naprawdę w stanie sprostać. I co tutaj się dzieje dokładnie w tej sytuacji? W tej sytuacji ten mały chłopiec
bierze na siebie odpowiedzialność za wyzwanie, któremu nie jest w stanie sprostać. Bierze odpowiedzialność za to, aby chronić jednego z rodziców. I teraz on w tym momencie mentalnie i emocjonalnie przestaje być dzieckiem. Bo odpowiedzialnością dziecka nie jest chronienie rodziców. To odpowiedzialnością rodziców jest chronić dziecko. Więc on w naszej hierarchii rodu przestaje być w tym miejscu, w którym powinien być. I teraz jest to oczywiście niemożliwe, żeby dziecko ochroniło dorosłego, więc ten chłopiec wtedy na całe życie uczy się, że nie jest w stanie sprostać tym najważniejszym wyzwaniom, wokół którym jest przecież tyle tak ważnych emocji. I należy pamiętać, że to wszystko dzieje się z perspektywy dziecka. Dziecko nie rozumie, że to nie jest jego odpowiedzialność i dziecko nie rozumie tego, że nie będzie w stanie tego zrobić. A jednocześnie systemy w naszym umyśle, które są odpowiedzialne za utrzymanie nas przy życiu, starają się zrobić wszystko, co mogą, żeby tą mamę ochronić. Bo tutaj działają tego typu programy, jeszcze w bardzo zamierzchłych czasów, że jeżeli stracimy opiekę rodziny, jeżeli stracimy ten konstrukt rodziny, no to jesteśmy sami, a jeżeli jesteśmy sami, to nie jesteśmy w stanie przeżyć, więc zawsze odpala się tutaj po prostu schemat lojalnościowy, niezależnie czy to będzie na poziomie świadomym, czy podświadomym. I teraz, w momencie, w którym to się wydarza, to potem w wieku dorosłym ten chłopiec nadal wychodzi nam na wierzch. I to właśnie ten chłopiec, ta część jego umysłu, ten jego awatar, podosobowość pod postacią tego małego chłopca, dochodzi do głosu i to właśnie ten mały chłopiec emocjonalnie odpala się w momencie, kiedy ten nasz zawodnik ma wystartować po prostu na zawodach i stanąć przed ważnym wydarzeniem dla siebie. On już jest po prostu od najmłodszych lat nauczony, że jest niedostatecznie dobry, że czegoś mu brakuje, że nie da sobie rady w tych najważniejszych sytuacjach. I to głęboko zakorzenione, podświadome przekonanie wychodzi potem w sytuacjach ważnych w życiu dorosłym i to właśnie to przekonanie jest przyczyną tych wszystkich lęków i tych wszystkich emocji, które pojawiają się w takich momentach. I ten schemat obowiązuje dla wszystkich tych osób, czy inaczej, nie zawsze dokładnie to w ten sposób działa, natomiast bardzo często ten schemat występuje u osób, u których był w domu alkohol, u których była przemoc, u których nie było spokoju, czy też bardzo często jest to związane z różnego rodzaju schematami związanymi z DDA, czyli wszystkie tego typu sytuacje, gdzie było dużo napięcia, dużo oczekiwania, co się wydarzy, dużo tego lęku, co będzie jeżeli i tak dalej, i tak dalej. Też ten schemat bardzo często występuje u ludzi, którzy wychowali się w rodzinach, w których doświadczyli rozwodu. Czyli jeżeli w wieku dziecięcym rodzice się rozeszli, to bardzo często znowu dziecko bierze na siebie odpowiedzialność za to, żeby tę rodzinę poskładać do kupy, czy próbuje być partnerem dla jednego z rodziców, w którym zamieszkał lub co do którego czuje, że doszło do wykluczenia z tego systemu. I to wszystko dzieje się na poziomie podświadomym. Warto pamiętać, że nie dzieje się to zawsze, więc to nie jest 1:1, że każda osoba, która miała tego typu doświadczenia w dzieciństwie, będzie to mieć. I nie oznacza to też, że osoby, które miały tak zwany dobry dom, że są wolne od tego typu, nie chcę powiedzieć zaburzeń, ale bardziej schematów. Bo też inna przygoda, którą mogę przytoczyć, czy inny przykład, który mogę przytoczyć, to była sesja z zupełnie inną klientką, która miała problem po prostu z odczuwaniem bardzo dużego stresu w pracy i było to też związane z taką jedną sceną z wieku bodaj 12 lat, kiedy zobaczyła, że mama wróciła do domu płacząc i wzięła winę na siebie. Mama nie chciała powiedzieć, o co tutaj chodzi. To prawdopodobnie był jakiś temat związany z pracą, natomiast ta dziewczynka, kiedy patrzyła na mamę, to wzięła odpowiedzialność za jej nastrój i po prostu chciała, z powodu po prostu lojalności i miłości, chciała coś z tym zrobić, żeby mama nie cierpiała. Wzięła to na siebie. Tym samym mentalnie, emocjonalnie stała się partnerem matki w tym momencie. Oczywiście ona nie była w stanie tego zmienić, więc nauczyła się tego, że
jest niedostatecznie dobra, aby sprostać tego typu wyzwaniom. I tak po prostu funkcjonuje ten schemat. I rozwiązaniem tego schematu jest przywrócenie mentalnie i emocjonalnie na poziomie podświadomym tej osoby do odpowiedniego miejsca właśnie w hierarchii rodu, czyli przywrócenie jej do pozycji dziecka. Jeżeli dziecko nie miało szansy być dzieckiem w dzieciństwie, to nie będzie w stanie spełniać też potem obowiązków i odpowiedzialności osoby dorosłej, bo na wczesnym etapie nauczy się po prostu tego, że jest niedostatecznie dobra i nie zbuduje nigdy pewności siebie i poczucia swojej sprawczości. Właśnie dzięki pracy bezpośrednio z umysłem podświadomym jesteśmy w stanie dojść do takich prawdziwych, pierwotnych przyczyn tych wszystkich właśnie przekonań na własny temat i tych emocji, które pojawiają się czy to w biznesie, czy to w sporcie, czy to w relacjach. I to jest naprawdę niesamowity świat, który oferuje ogromne możliwości. Można niesamowicie siebie poznać dzięki tego typu pracy, ale też zmienić bardzo głębokie programy bardzo szybko. I właśnie dlatego tym się zajmuję, bo to jest ta metoda, która mi też pozwoliła z wielu tego typu rzeczy wyjść. Ja też kiedyś miałem ogromne problemy z pewnością siebie, ze skutecznością, z prokrastynacją i tak dalej. Zajmuję się tym wszystkim tylko dlatego, ponieważ to praca z umysłem podświadomym pozwoliła mi z tego wszystkiego wyjść na dobre i to bardzo skutecznie. Właśnie dlatego pracuję w ten sposób z ludźmi jeden na jeden i też dlatego uczę ludzi, w jaki sposób pracować ze swoim umysłem podświadomym za sprawą różnego rodzaju moich kursów i innych materiałów, bo wierzę, że świat naprawdę byłby dużo lepszym miejscem, gdybyśmy wszyscy mieli tę umiejętność dotarcia do pierwotnych przyczyn, skąd to wszystko się w nas bierze i po prostu stopniowego usuwania różnego rodzaju negatywnych programów, kompleksów, lęków, przekonań. Wtedy wszystko, myślę, że wyglądałoby w zupełnie inny sposób, gdyby właśnie u źródła naszych zachowań nie leżały lęki i negatywne przekonania na własny temat. Także, jeżeli Ci się podobał ten materiał, jeżeli zainteresował Cię ten temat, to zostaw suba, zostaw łapkę, komentarz, co o tym myślisz, a jeżeli czujesz, że chciałbyś lub chciałabyś popracować w ten sposób, jeżeli czujesz, że masz tematy, z którymi nie jesteś w stanie sobie poradzić za pomocą innych metod, to w opisie tego filmu znajdziesz też linka, gdzie można umówić się z nami na darmową 15-minutową konsultację, w czasie której odpowiemy ja czy ktoś z mojego teamu na wszystkie Twoje pytania i przeanalizujemy, czy jesteśmy w stanie pomóc Ci w rozwiązaniu tego problemu, który przed Tobą stoi. Natomiast prędzej lub później da się przeprogramować wszystko w swoim umyśle. Także jeżeli czuję, że to coś dla Ciebie, to gorąco Cię zapraszam do kontaktu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.